Witajcie, kochani, na kanale Odkrywanie Zagadek. Wiele ludzi zadaje sobie pytanie, widząc szczęście innych ludzi, dlaczego mnie to nie spotyka? Czym jest szczęście? Czy gonisz za nim? Gdyby stworzono ankietę dla ludzi na całym świecie i gdyby zapytać ich, czego naprawdę chcesz w swoim życiu, większość odpowiedziałaby, że chciałaby więcej pieniędzy, lepsze zdrowie, intymny związek z kimś, mieć rodzinę, ładniejszy, większy dom, dobre auto, pozycję itd. Ale gdyby zadać drugie pytanie. Po co ci to? Po co ci więcej pieniędzy? Dlaczego chcesz mieć z kimś związek? Po co ci większy dom? Prawdopodobnie większość odpowiedziałaby, ponieważ sądzę, że to uczyniłoby mnie szczęśliwym. A więc ponad wszystko na świecie ludzie pragną czuć się szczęśliwi. I wszyscy go nieustannie poszukują. Jedni w zdobywaniu przedmiotów i dóbr materialnych, inni w seksie, jeszcze inni w narkotykach i alkoholu lub hazardzie. Wiele ludzi zaczyna się przekonywać, że nie tędy droga. Niemożność osiągnięcia szczęścia budzi w ludziach rozczarowanie, smutek, złość, często niepokój, strach, problemy ze snem. Człowiek potrzebuje poczucia bycia częścią czegoś. Chcemy czuć się dobrze we własnym ciele, ale również chcemy przynależeć gdzieś, do jakiejś wspólnoty, do jakiejś religii, do ludzi wyznających podobne wartości i mających podobne zainteresowania. Z mojej obserwacji wynika, że ogromna część ludzi, mimo tego, że ma jakiś związek, jakąś rodzinę, jakiś przyjaciół, czy należy do jakiejś religii, partii, organizacji czy grupy, odczuwa sobie, mimo wszystko, taką pustkę. Odczuwa coś, co można by określić brakiem korzeni, brakiem zakotwiczenia się, brakiem poczucia bezpieczeństwa. Żyjemy w czasach w społeczeństwie, które ma taką strukturę, że jesteśmy kontrolowani, gdzie narzuca nam się reguły i sprowadza do rangi pojazdów produkcji i konsumpcji. To są słowa Grahama Hancocka. Co jest motorem tego świata? Jak myślicie? Bo w sumie można by to było zawęzić do dwóch rzeczy. Pierwszym jest strach. Drugim – pożądanie. Telewizja programuje nasze umysły. Manipuluje prawdą, kłamie, straszy. Tylko złe wiadomości. Ciągłe poczucie zagrożenia. Wojny, pandemie. Ograniczenia praw obywatelskich. Z drugiej strony żądza. To największa żądza władzy, panowanie jednego człowieka nad drugim. W życiu codziennym żądza ciała, żądza jedzenia, żądza posiadania czegoś lub kogoś. Konsumpcjonizm i kapitalizm w uniwersum wielkiej farsy, jaką jest demokracja. Co nam pozostaje? Mimo wszystko mamy wolną wolę i jakiś wybór. Jeśli nie mamy wpływu na jakieś wydarzenia, to wciąż pozostaje wybór, jakie będziemy mieć do tego nastawienie i jak to wpłynie na nasze życie. Twoje uczucia to nie ty. Masz wybór, czy kogoś kochać, czy nienawidzić. Masz wybór, czy utrzymywać żal w swoim sercu, czy odpuścić i przyjąć lekcje z doświadczeń. Negatywne emocje, które zatrzymujemy, często podsycamy je regularnie, podlewamy jak kwiatka, nie odpuszczamy. Tworzą one w naszym ciele fizycznym i energetycznym blokady, doprowadzają do chorób i blokują świadomość. Jeśli chcemy zmienić świat, pierw musimy zacząć od siebie. Szczęście jest stanem serca i istnieje tu i teraz. Nie warto żyć ani przeszłością, ani przyszłością. Ciągłe powracanie do tego, jak było kiedyś. Rozpamiętywanie, jak się zostało oszukanym, wykorzystanym, skrzywdzonym. Jest babraniem się w gównie.
O tym nie dziw się, że śmierdzisz. Zadaj sobie pytanie. Ile przeszłości jest w moich myślach? Z drugiej strony, życie wizją niedoścignionej przyszłości jest drugą pułapką. Będę szczęśliwy, jak będę mieć nowy samochód, piękny dom, jak osiągnę sukces w pracy i piękną kobietę przy boku. Będę szczęśliwa, jak schudnę 20 kilo, jak znajdę super faceta, bogatego najlepiej, i się urządzę. To wszystko bzdura i gonitwa za wiatrem. Trzeba mieć cele, ale należy żyć teraźniejszością. Nauczyć się być obserwatorem teraźniejszości. Chcemy od innych zrozumienia, empatii, podziwu. A ile ty, drogi słuchaczu, tego zrozumienia, tej empatii, tego docenienia dajesz innym? Tak bardzo jesteś skoncentrowany na sobie, tak dużo oczekujesz od innych. Może dlatego cierpisz? I znów zakończę słowami Jezusa. Więcej szczęścia jest z dawania. Zdawanie zrozumienia, zdawania empatii, zdzielenia się czymś, co nam daje radość, zdawania naszego czasu, naszej miłości, naszej uwagi. Czasami zdzieleniem się środkami materialnymi z tymi, którzy tego potrzebują, zachowując przy tym równowagę. Życie jest szkołą. Od ciebie zależy, czy chcesz przyswoić lekcje, czy będziesz powtarzać klęsy wielokrotnie. Jako gatunek powinniśmy zdać sobie sprawę, że istnieje sposób, aby zatrzymać nasze cierpienie. Musimy zrozumieć, co jest źródłem tego cierpienia. Najczęściej źródłem jest egoistyczny zestaw przekonań, które sami sobie stworzyliśmy. I za bardzo utożsamiamy się z własnym ego. Na tym koniec, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że wam to pomoże, że nasunie jakieś ciekawe refleksje co do waszego życia i do waszego szczęścia. Ja ze swojej drogi życzę wszystkim słuchaczom ogromnego szczęścia. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Monika.